Siemanko, witam Was w kolejnym z odcinków. Dzisiaj będzie taki króciutki odcinek, bo podzielę go na dwie części. Czyli w pierwszym odcinku, takim króciutkim, opowiem, co Wam będzie potrzebne i ogólnie co będzie mi potrzebne. Schemat, jak to podłączę, będziecie pewnie widzieć zaraz na ekranie. Robiłem to w Paincie, więc za dobry z tego nie jestem. I dobra, potrzebne co nam będzie? Co nam jest ogólnie potrzebne, żeby zakupić lub zorganizować sobie? Na pewno jakiś włącznik do klaksonu. Można wykorzystać nawet takie coś jak tu jest, z przyciskiem do rozrusznika. Są takie wersje, ale ja kupiłem specjalnie taki, żeby mi tu jak nisko nie wystawało od spodu, bo nie chciałbym uderzać w to kolanem. Dlatego mam dwa przyciski obok siebie. Ten będzie jako klakson, a ten standardowy jako wyłącznik zapłonu. Na pewno będzie nam potrzebna jakaś wtyczka. Nie przygotowałem sobie tutaj, zapomniałem, ale jakaś wtyczka, żeby się w to wepiąć i ogólnie jak to będziemy wszystko lutować, żeby było łatwo i szybko dało się to wszystko rozpinać, zapinać. Będą nam potrzebne jakieś takie wsuwki, żeby ogólnie łatwo się dało wpiąć do instalacji elektrycznej. Ewentualnie możecie zarobić to na inne wsuwki, ale preferuję takie, jak są oryginalne, jakieś wodoszczelne wsuweczki. Następnie będzie nam potrzebny jeden regulator napięcia. Ja tu mam dwa rodzaje. Obydwa są ze skutera czterosuwa. Zobaczę, który będzie mi lepiej pasował, bo jeden jest taki... Ogólnie to jest praktycznie jedno, to jest to samo. Ale zobaczę, na którym będzie mi to lepiej pracować, ewentualnie na takim to zamontuję. Oczywiście regulator napięcia najlepiej z kostką, od razu, żeby dało się to rozpinać i zapinać. Następne, jak widzicie, i najważniejsze, co nam będzie potrzebne, będzie nam potrzebny klakson, ale to jeszcze nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą jest to. Lub ewentualnie jak macie outer rotorki, to macie od razu cewki prądotwórcze albo ten stator z EX170 Skyo silnika, tak samo macie tam dwa kabelki prądotwórcze. Ogólnie z silnika Wam wychodzą dwa żółte kable albo żółty i biały, one są na prąd zmienny, który trzeba przerobić na prąd stały poprzez właśnie regulator napięcia. I tu macie ogólnie cewkę. I czy to wyjdzie, czy to będzie działać, czy to nie będzie działać, zobaczycie w następnym odcinku, jak już to będę wszystko podpinał, lutował i ogólnie połączał ze sobą. I będziemy się zastanawiać, gdzie to umiejscowić. Prawdopodobnie wszystko, regulator napięcia i ogólnie klakson umieszczę pod polem numerowym. Ale to jeszcze zobaczymy. No tyle. To my się widzimy w następnym z odcinków z projektu z klaksonem. Spodobało się Wam? Łapeczka. Chcecie więcej odcinków? Łapeczka w górę. Nie podobał Wam się odcinek? Łapeczka w dół. Macie jakieś pytania odnośnie tego? Możecie poczekać do końca następnego odcinka. Prawdopodobnie Wam się to wyjaśni jeszcze bardziej. I tyle. Więc do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Trzymajcie się. Hej.